Dziś nie ma osoby, która nie wiedziałaby, kim jest Agnieszka Osiecka. Małgośka, Nim wstanie dzień czy Sing Sing na trwałe wpisały się w historię polskiej muzyki. Jej piosenki znajdowały się w repertuarze gwiazd polskiej sceny muzycznej. Tworzyła teksty dla Maryi Rodowicz, Sławy Przybylskiej, Skaldów czy Edyty Geppert. Po jej twórczość postanowił sięgnąć także Dziecięcy Teatr Muzyczny z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. To propozycja spotkania z piosenką, ale z piosenką nie byle jaką, rzekłbym nawet, że z piosenką wartościową. Z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Agnieszki Osieckiej, poetki i autorki niezliczonej ilości tekstów znanych w zasadzie wszystkim pokoleniom naszych rodaków. Więc dzisiaj postanowiliśmy te piosenki przypomnieć, ale w trochę innych aranżacjach i przede wszystkim w wykonaniu młodych artystów. Staraliśmy się tak dobierać te teksty, żeby jednak ten przekaz był jak najbardziej naturalny i żeby oczywiście wykonawcy wiedzieli, o czym śpiewają. Nie było to łatwe zadanie, bo muszę przyznać szczerze, że Agnieszka Osiecka dużo tekstów dla młodzieży czy dla młodych osób nie pisała. Są to teksty bardzo dojrzałe, ale też nasi wykonawcy są jak na swój wiek dojrzali emocjonalnie i mamy nadzieję, że ten przekaz dzisiaj nastąpi i zostanie to w sposób właściwy odebrane. Piosenki wartościowe też potrafią być fajne i też je można fajnie zaśpiewać i też publiczności mogą się spodobać. Będę konferencjerką i będę zapowiadać piosenki. Niektóre są takie śmieszniejsze, niektóre takie poważniejsze. I to mi się w tym podoba. Gościnnie na sali hotelu Kolnus młodzi artyści zabrali widownię w podróż pełną radości i wzruszeń. Póki macie siebie, ciebie, szklankę nocy, kropkę dnia, to orkiestra jeszcze w serca gra. Póki jadą nasze pozy pośród czarnych łąk, to się w końcu zawsze znajdzie. Póki jeszcze żadna bójka nie zatruła nam dusz, nie zabraknie dla was słodkich róż. Póki świecą światła lampy i choć został jeden widz, bardzo lubię jej piosenki. Przenoszą w sobie taką treść, która zostaje też na całe życie i bardzo poucza. One mogą się podzielić na takie, które niosą takie naprawdę duże przesłanie i są takie do słuchania takiego miłego, a inne są takie wesołe i które są do tak jakby rozszczepienia emocji swoich i które każdy lubi słuchać. Muzyczna uczta dla tłumnie przybyłej publiczności rozpoczęła się utworem Wielka Woda, a zakończyła przepiękną piosenką Polska Madonna. Nie zabrakło bardziej znanych szerszej publiczności szlagierów śpiewanych w latach 70. przez Marylę Rodowicz. Po raz pierwszy spotkałam się z tekstami Agnieszki Osieckiej i naprawdę bardzo mnie zadziwiły te teksty, jak ona pisze te utwory. Ona pisze jakby tak poetycko, tak bardzo, tak dodaje, na przykład wiersze pisze z bardzo dużymi rymami. Małgośka bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo żywa, można, wszyscy ludzie w Polsce przy niej tańczą, a Madonna jest taka, to jest taka piosenka o Polsce, ona mówi o naszym kraju. Młodym
artystą akompaniował Paweł Podeszwik, zaś opieką artystyczną zajęła się Anna Podeszwik. Wspólnie przygotowany wieczór oddał to, co w Agnieszce Osieckiej najpiękniejsze – ponadczasowość i niebanalność. I nieuchwytność, bo nikt, tak jak ona, nie potrafił utrwalić chwil w tak zabawny i celny sposób.